Witam Was bardzo serdecznie. Niestety nie dostanę pucharu, jestem zawiedziony, bo nie brałem udziału we wszystkich edycjach, ale brałem w tej edycji udział, którą będę pamiętał na pewno. Henek mówi, chodź przyjdź, we Wzydach pobiegamy. Bardzo miła atmosfera będzie. Będzie płasko, równo będzie, nie będzie ciepło. Wiesz, w lesie słońca nie czujesz. No to wróciłem po tygodniu jakiegoś wyjazdu. Zapiąłem się, założyłem buty. A jak było widać na obrazku, to wszyscy kończyliśmy z uśmiechem na twarzy, a na początku takim sztucznym trochę, ale potem już był trochę większy. Serdecznie Wam dziękuję za to, że braliście udział w tej edycji Kaszuby biegają, a tak naprawdę myślę, że nie chcę wymieniać wszystkich osób, które przyczyniły się do tej naszej wspólnej zabawy, ale też naszego wysiłku. Myślę, że jeżeli gorącymi brawami teraz podziękujemy Henrykowi, to to będzie oznaka podziękowania dla wszystkich młodszych, starszych, którzy przygotowywali tę edycję. Słuchajcie, należą się im brawa. Pragnę Państwa poinformować, że na drugiej kaszubskiej gali Kaszuby biegają. Przyznaliśmy biegową stolicę Kaszub 2014 gminie Przodkowo. Chcę pogratulować tym, którzy zajęli zaszczytne czołowe miejsca. Chcę pogratulować tym, którzy przybiegli jako ostatni, bo przecież to chęć biegania jest tutaj najważniejsza, a nie miejsce. Chcę podziękować temu fajnemu człowiekowi, Heniowi Miotkowi, za to, że oprócz codziennych obowiązków zajmuje się sportem, zajmuje się tym, co jest dobre dla ciała.